Pan Krystian pyta, nawiązując do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą na antenie, na jakim etapie jest sprawa awansu pułkownika Ryszarda Kuklińskiego do stopnia generała? Wpłynął wniosek od pana ministra Macierewicza, wniosek o awans pośmiertny dla pułkownika Kuklińskiego do stopnia generała brygady. Wniosek jest rozpatrywany w tej chwili w kancelarii prezydenta. I spodziewa się pan jakiej reakcji i decyzji? Trudno mi powiedzieć, jaką decyzję w tej sprawie podejmie pan prezydent. Czy prezydent, pyta pan Arek, mógłby rozważyć organizację czy patronat Wielkiego Marszu ku Czci Żołnierzy Wyklętych w dniu 1 marca 2016 w Warszawie? Pan prezydent objął patronatem ogólnopolskie obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych. Na naszej stronie internetowej jest taka specjalna zakładka, gdzie wszystkie organizacje, które chciałyby uczcić ten dzień jakimiś obchodami, mogą wysłać prośbę, wniosek o objęcie patronatem przez głowę państwa tychże uroczystości, więc zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej. No bo pan Paweł, zresztą znany nam Paweł Sito, pyta, a jak wygląda metodologia przyznawania patronatu głowy państwa poszczególnym eventom, produkcjom, dziełom itp.? Zgłasza się wniosek i co dalej? Tak, rozumiem, do czego zmierzamy. Zgłasza się wniosek i następnie ten wniosek jest rozpatrywany i jest albo przyznawany patronat, albo nie. A jak było z hajnówką? Jakiej, pan Wojciech też pyta, jakiej części obchodów prezydent udzielił patronatu, a jakiej nie udzielił? Organizatorzy marszu, tak zwanego pierwszego marszu, hajnowskiego marszu żołnierzy wyklętych, wystosowali wniosek 8 lutego do kancelarii prezydenta. To jest wniosek bardzo zwięzły, gdzie należy określić, kto jest organizatorem, kiedy się ta impreza czy uroczystości odbędą i w jakiej formule. Jako że pojawiły się wątpliwości związane z jednym ze współorganizatorów tego wniosku, więc został on jakby, rozpatrywanie tego wniosku zostało wstrzymane, po czym niestety organizatorzy tego marszu zaczęli samowolnie używać sformułowania patronat narodowy prezydenta RP, do czego nie mieli prawa, więc naruszyli zasady obowiązujące wnioskodawców, dlatego strona, która informowała o tym marszu, zniknęła z naszej strony internetowej, ponieważ nie mogliśmy dalej wspierać tej inicjatywy. Natomiast... A dlaczego się pojawiła? No bo pojawiła się dlatego, że na naszej stronie są jakby dwie podstrony. Na jednej z nich są informacje o imprezach objętych patronatem, takich, które zostały objęte patronatem. Ktoś wysłał wniosek i ten wniosek został rozpatrony pozytywnie, a na innej podstronie znalazły się jakby z automatu wszystkie imprezy związane z obchodami żołnierzy wyklętych. Przyznaję, być może doszło tutaj do pewnego niedopatrzenia, błędu, że wszystkie rzeczywiście te imprezy zostały tam zamieszczone. No ale w momencie, kiedy się okazało, że organizatorzy marszu w Hajnówce postąpili tak, jak postąpili, no to uznaliśmy, że no, trudno jest z naszej strony zapraszać na takie uroczystości. Pan Krzysztof pyta, co z pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej przed Pałacem Prezydenckim? Zresztą dzisiaj też wicepremier Gliński mówi taki dosyć przesądzający sposób, ten pomnik będzie. No, prędzej czy później tak, natomiast nie ma jeszcze żadnych konkretnych decyzji, ani konkretnej formuły, w jakiej ten pomnik miałby się przed pałacem znaleźć. Czyli sprawa, rozumiem, jest na takim samym etapie, jak była. I nic się takiego konkretnego i namacalnego nie dzieje. Pan Kazimierz pyta, ilu jeszcze członków Prezydenckiej Narodowej Rady Rozwoju zasygnalizowało chęć jej opuszczenia? Nic mi na ten temat nie wiadomo. Rozumiem, że mowa jest o ostatniej rezygnacji pana Ryszard profesora Bugaj jest Ryszarda Bugaja. Pytanie, czy bardzo żałuję, następny? Dlatego że znam pana profesora, wielokrotnie z nim rozmawiałem, co ciekawe spierając się, jako że pan profesor ma dużo bardziej lewicowe poglądy, szczególnie na gospodarkę, niż ja. No zależy, w porównaniu do którego Marka Magierowskiego, czy Marka Magierowskiego sprzed lat 10, 5 czy dzisiejszego. Więc bardzo dzisiaj żałuję. Już jesteście bliżsi troszeczkę. Niekoniecznie. No, skoro pan profesor odszedł z Narodowej Rady Rozwoju, to chyba się jednak oddaliliśmy trochę od siebie. Bardzo żałuję, dlatego że bardzo cenię doświadczenie pana profesora i jego wiedzę. Mam nadzieję, że po jakimś czasie zmieni zdanie i w tej czy innej formie będzie chciał z nami współpracować. A nie zapala się panu światełko ostrzegawcze, jak ktoś formatu Ryszarda Bugaja występuje z Rady Każdy Rozwoju? Każdy ma prawo do takich, prawo a nie innych decyzji. Proszę pamiętać, proszę pamiętać o tym, że w momencie, kiedy powstawała Narodowa Rada Rozwoju, pan prezydent wystosowywał zaproszenia do jej członków, to starał się, żeby ta paleta właśnie była jak najszersza, paleta poglądów, opcji mniej czy bardziej politycznych, więc znalazło się tam też wiele osób, które jakby
czy to z samym panem prezydentem, czy też z obozem politycznym, który pan prezydent reprezentuje, niewiele mało wspólnego, ale przyjęli zaproszenie. Funkcjonują, pracują w Radzie. Jest, wracając do tego pana pytania, nie słyszałem, żeby ktokolwiek inny się nosił z zamiarem opuszczenia Narodowej Rady Rozwoju. Żadnego listu w tej sprawie prezydent nie dostał. Nic o tym nie wiem. Ale wracając jeszcze do Ryszarda Bugaja, paleta jest szeroka, ale akurat Ryszard Bugaj jest człowiekiem, który może gospodarczo mniej, ale wielokrotnie ciepło się w ostatnich latach wyrażał o Prawie i Sprawiedliwości. Stąd pytanie, czy tego typu decyzje nie sprawiają, że obóz rządzący albo obóz prezydenta, który pan reprezentuje, zastanawia się, czy na pewno wszystko, co robimy, jest tak idealne. Panie redaktorze, nic nie jest idealne i zawsze popełniałem błędy, zawsze nic nie. Trudno uznać, żeby wszyscy teraz nam bili brawo i żeby wszystkie decyzje, czy to pana prezydenta, czy większości parlamentarnej się podobały, bo w takim idealnym świecie nie żyjemy, nigdy żyć nie będziemy, więc powtórzę raz jeszcze. Bardzo cenię pana profesora, szanuję jego decyzje, chociaż uważam, że szczególnie w tym liście otwartym, który napisał, jego argumenty, no, z wieloma z tych argumentów trudno mi się pogodzić. I pan Krystian jeszcze pyta, czy, a raczej kiedy panu Grossowi zostanie odebrane polskie odznaczenie państwowe? Żadna decyzja nie została podjęta. Został skierowany wniosek do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o opinię w tej sprawie, jako że to MSZ lat temu, około 20, wnioskował o odznaczenie pana profesora Grossa. Sprawa jest w toku. No a jeśli opinia będzie pozytywna? Poczekajmy na opinię MSZ. Bo na pewno będzie chyba pozytywna. Chyba nie wierzy pan, że będzie negatywna. Wiem. Że minister Waszczykowski się sprzeciwi odebraniu. I jeszcze o listy McCaina są pytania. Czy pan uważa, że ta odpowiedź Beaty Szydło jest utrzymana w dobrym tonie? Tak, myślę, że tak. Myślę, że dobrze się stało, że ta odpowiedź nastąpiła natychmiast. Że pani premier zdecydowała się odpowiedzieć trzem senatorom, a szczególnie jednemu z nich, który jest zasłużony dla polskiej sprawy. Zawsze był przyjacielem Polski. Szczególnie w kontekście bezpieczeństwa, prawda? Zawsze mówił I przeczytał teraz tenże senator, czyli McCain, twoje zainteresowanie nie może przekształcić się w pouczanie i narzucanie mi działań. No proszę wybaczyć, ale nie będę komentował poszczególnych zdań z tego listu. Możemy się oczywiście sprzeczać, czy on powinien zostać napisany w trochę lżejszym tonie, czy w trochę ostrzejszym tonie. Wydaje się, że się nawet nie będziemy sprzeczać, bo że obaj uznamy, że pisanie do McCaina w tym tonie akurat nie służy specjalnie Polsce i polskiej opinii o Polsce wpływowych senatorów. No tak, ale myślę, że ten tok rozumowania i tok argumentacji pani premier jest bardzo jasny i klarownie tłumaczy, dlaczego pani premier uważa, że pan senator McCain i dwaj pozostali senatorowie nie mają w tej sprawie racji. Powtórzę raz jeszcze. Bardzo dobrze się stało, że pani premier natychmiast odpowiedziała, zaprosiła zresztą też trójkę senatorów do Polski. Mam nadzieję, że do takiego spotkania z panią premier może dojdzie w przyszłości. A słuchacze pytają, czy ma pan jakieś podejrzenia, przez jakich ludzi jest inspirowany senator McCain? Nie mam żadnych podejrzeń. Też takie wczoraj w słowach ministra Waszczykowskiego pojawiły się tego typu sugestie, że to jakaś inspiracja wraża. Nie mam pojęcia, czy doszło do takiej inspiracji akurat w tym konkretnym przypadku. Myślę, że senatorowie napisali, mam taką nadzieję, że napisali ten list bez żadnej konkretnej inspiracji, a szczególnie bez żadnej inspiracji z naszej strony, znaczy ze strony jakiegokolwiek polskiego polityka. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.